metrowe czapy zdobione pięknymi, ręcznie robionymi kwiatami z bibuły. Te kwiaty są przez kilka tygodni wcześniej wykonywane samodzielnie przez uczestników tego zwyczaju oczywiście. Do tych wysokich czap dowiązane są również długie, powiewające aż do samej ziemi kolorowe wstążki z bibuły. Natomiast na twarzach brodacze mają ręcznie wykonane również przez siebie maski ze skóry. Maski te są zwykle przeozdobione albo jakimś długim nosem, albo jakimiś kolorowymi elementami, takie, żeby były wyraźne, trochę odstraszające, krzykliwe, tak jak oni sami. Natomiast do tych masek są przymocowane długie, lniane brody, które mają symbolizować właśnie starość, doświadczenie, wiek, właśnie ten stary rok. I przez trzy ostatnie dni w takich maskach, w takich czapkach brodacze żegnają stary rok w miejscowości Słowatycze. Oczywiście jeszcze bardzo charakterystycznym elementem ubioru jest ten kożuch odwrócony baranicą na zewnątrz i na nogach przywiązane tak zwane słomianki. Jest to słoma niemłócona, obwiązana sznurkiem, a w ręku jeszcze trzymają brodacze sękaty kostur, którym biorą dzieci, dziewczęta na tak zwane chocki. Chocki, czyli to jest takie podrzucanie na złączonych kijach do góry albo w koło. I dzięki temu ten człowiek, który będzie wzięty na te chocki, będzie miał szczęście i powodzenie w całym nowym roku. W związku z tym, że brodacze to są również kolędnicy, więc ja również razem z nimi pragnę złożyć wszystkim słuchaczom Radia Lublin najserdeczniejsze życzenia, aby ten nowy 2021 rok był pełen przede wszystkim zdrowia i normalności. Tego Państwu wszystkim życzę.